Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Nightmares from the Deep 3, dodatkowej przygody właściwie. No i jesteśmy już blisko statku. Wiedźma tam siedzi razem z córką Davy'ego Jonesa. Lecimy ją uratować, ale najpierw oczywiście pewnie nie wejdziemy sobie tak po prostu. Musimy zbadać okolice. Exploring time. Dobra, mamy jakiś bosak. A, tak, bosak. Nie, nie, nie chciałam się cofać. Tu mamy hidden object. Wypastowane buty. Aha, muszę je wypastować. Dobrze, czym się pastuje buty? No, nie tym? Aha, dobra. Myślałam, że najpierw trzeba będzie zanurzyć, a potem wypastować. Spoko. Wypastowałam czyjeś buty. Wow. 6-5-1. 6-5-1. Proszę bardzo. Karty do gry. 0 z 4. Aha, aż 4 karty do gry tutaj są. Tutaj jest druga. Mamy jakiś list w ogóle. To jest trzecia i czwarta. Gdzie jesteś, czwarta karto? Ale super jest ten dźwięk mew skrzeczących, dobra. No i widzę. Dobra, zostawmy to na razie. Dzwonek. Matko. Dobra, to były perfumy, nie dzwonek. To też nie jest dzwonek. Gdzie jesteś, dzwonek? To był epolet, w ogóle nie wiem, co to jest. Przepraszam, jestem taka nieodouczona. Dobra, wino. Peruka szekla. A, szekla, wiem, co to było. To było coś dziwnego. Tak wiem, dużo wam to mówi. Znaczy, wiem, bo znaczy, słyszałam już to słowo i nawet z tych hidden objectów chyba właśnie, ale... O, właśnie to. Tylko nigdy nie pamiętam, co to jest do końca. Chochla fasola. Fasola. Gdzie tu mamy mieć fasolę? Dobra, mamy chochlę i mamy fasolę. Dobra, karty do gry i dzwonek został. Tu jest dzwonek. No to została ta nieszczęsna karta. Jedna, jedyna. Tu się schowała. Skubana. Dobra, mamy chochlę. Oczywiście. Dźwignia zwyczajnie się rozpadła. Bosakiem? Chochlą? Kołem sterowym? Naprawdę! Nie spodziewałam się tego. Maybe I'll pull up the gate and you'll block it somehow? No to ciągaj. Aha, bo to drzwi zablokowało. Dobra. Jak tu ciemno. Ale ciemno, a echo niesie się w nieskończoność. No to chyba niewiele tu zrobimy, coś mi się zdaje. Co możemy zrobić? Aha, musimy się cofnąć. Jak mam wyciągnąć tą klamkę, tą chochlą? Okej. Dobra, i ona tam wcześniej do tego domku. O, hidden object. Dobra, to zróbmy najpierw hidden object. Płytka ze wskazówką. A to co? Czy to mechaniczny robaczek? O, z Clockwork Tales. Ciężko powiedzieć, jaki jest malutki. No tu masz zębatki. Nie wiem, co trzeba z nim zrobić za bardzo.
O kurczę, już takie skomplikowane bardziej te hidden objecty. Dobra, mamy wskazówkę. To jest żołnierz, nakręcony żołnierz. Ciekawe, czy jeszcze działa. Aha, czyli trzeba kluczyk do niego znaleźć. Kluczyk, gdzie jest? Chyba, że ten mechaniczny robaczek jakoś. Nie wiem, jak mam go uruchomić. Chyba czymś trzeba. O, tutaj jest. Dobra, mamy żołnierzyka. Te zębatki, nie wiem jak te zębatki, co chodzić tam. Nie wiem, dobra, na razie może zostawmy to. Tarcza zegarowa. Aha! Tutaj mamy szkło powiększające. Dobra, tarcza zegarowa. No tu mamy tarczę zegarową. Chociaż nie, to jest w sumie waga. Tu mamy zegar. Dobra, nieważne, jest już późna godzina, przepraszam. Zegar słoneczny, figurka konia. Zegar słoneczny. Tutaj. Zielona kulka, szpulka drutu. Zielona kulka. Tutaj. Szpula drutu. Nie wiem, gdzie jesteś, szpulo drutu. Tutaj. Sztabka złota, ołówek. Sztabka złota. Albo ołówek. Ołówek pewnie jest tak schowany, że ja go w życiu nie zobaczę tutaj. Oni lubią chować tak te rzeczy specjalnie. O, właśnie. W takich miejscach. Dobra, i sztabka złota, metka i pędzel. Metka, tu jest metka. I co z tego mamy? Zieloną kulkę. Okej. Okay. Dobra, teraz wkładamy klameczkę tutaj. I cóż my tu mamy? Za daleko. Nie zaryzykuję też wchodzenia do zawalonego budynku. Okej. Okay. Mamy część obrazu, więc będziemy mogli go posklejać ładnie. On będzie tutaj, a ten będzie tutaj. Znajdź rzeczy, które nie pasują do obrazka i zamień je na pasujące. Tak, Davy Jones ganiający z widelcem. Albo ten z kwiatami. Aha, okej. Ja myślałam, że będzie trzeba zamieniać na tym obrazie jednocześnie. O, z patelnią byłoby dobrze! Ja nie rozumiem. Kartka, misiu. O, z kotkiem byłoby tak słodko. Pirat powinien czymś rzucać. O, ten z rybą. I jeszcze jeden, no to ten. Nie. Aha. A, takie buty. Okej. Okay. I dostałam latarnię. Prawie że morską. Dobra, to co teraz? Aha, do statku. Przecież tam było ciemno. Okej. Okay. To jest. Could you get me some light here? I might be able to open those blinds. Proszę cię bardzo. No, nareszcie więcej światła. Na globusie brakuje całej Ameryki Północnej. No proszę. Specjalnie wycięli Amerykę. Ameryka została wycięta.
Co to za jeden koleś? Słodki. Ciekawe, jakie jest dzisiejsze danie dnia. Nie da się tego przesunąć czy coś. Chodzi chyba o to, aby przeprowadzić kulkę na drugą stronę ścieżki. To jedno mamy. O, tu jest jakiś kelner. Kelner. To te kelnera musimy tutaj dać. Kulka niebieska. To jeszcze jednej nam brakuje chyba. Z tego, co mi się wydaje. Zobaczmy na mapę. Tutaj mi czegoś... Aha, hidden object, okej. Okay. Pewnie kulkę dostaniemy, a nie. Nie dostaniemy kulki, dostaniemy Amerykę. Nie wiem, czy ja chcę Amerykę. Tutaj, części Ameryki. Tu jest jeszcze jedna część. Jeszcze jedna część. Tutaj jest, no. Już mnie nie oszukujcie. Jak zwykle. Dobra, kontynent. Wracamy do środka. Aha. To przejście już przez ten zostało zamknięte jakby. Tak, i kolejna kulka. Tak więc... Aha, bo to z tej strony. Dobra, myślałam, że trzeba po prostu doprowadzić na te części. Czy się da obracać? Chyba nie. Nie, to wydaje się dobrze. Aha, czyli po prostu... To nie rozumiem. Nie, no to nie pasuje. To też nie pasuje. To pasuje! O, dobra, teraz. Same sobie pójdą do kulki, a ja chciałam tak ładnie posterować. Okej. Okay. Teraz wyjść na pokład. I command you to get this ship moving. Take us away from this forsaken island. Back to civilization. No! The witch has set up a barrier. The amulet. It might break the spell. Tak, do dzieła. Amuletem ją. Po głowie. Pole siłowe odgradza nas od wiedźmy. Amulet, on może zniszczyć barierę. Tak, go, amulecie! Aha, zacznij w dowolnym wierzchołku i połącz wszystkie pozostałe linią. Raz zaznaczonej linii nie można zaznaczyć. O kurczę. Okej. Okay. O nie! Aż czuję, że tu trochę posiedzimy. Ja nie jestem dobra w takich rzeczach. No też. Ja mogę to... czekajcie. Tak, tak. Nie. No, prawie. Może od tej strony. Udało się. We did it! We won! Sio wiedźmy.
Let me take you home. To miłe. Tylko... Biedna dziewczyna bez swojego tatusia. I w dodatku z mocą jego wylądowała. Przerażająca. Thank you for uniting me with my father. I've waited so long. No matter what happened, I want to remember my father well. Not as a pirate, but as a kind, loving dad. A humble fisherman who only wanted the best for his daughter. Co teraz zrobisz z tą mocą? Nie, dlaczego koniec? Ja bym się chciała dowiedzieć, co się stało z tą córką i jego mocą potem. Jestem ciekawa, czy w jakiś sposób, nie wiem, może mogła oddać tą moc, czy coś takiego. No i gdzie się podziała tak naprawdę potem, bo przecież, nie wiem, wydaje mi się, że no była w takim stanie już dość długi czas, więc... Więc świat się zmienił, wszystko się zmieniło dookoła niej. Miałaby żyć dalej w taki sposób? Dziwny? Dziwnie trochę. No ciekawe, ciekawe co się stało. Ale fajne, fajne. Muszę powiedzieć, że chyba ta trzecia część była dużo lepsza niż druga pod względem historii. Taka mimo wszystko w jakiś tam sposób zaskakująca i no nie wiem, taka intrygująca, fajniejsza, ciekawsza. Mimo, że bardzo lubię syreny i ogólnie tematyka syren, jeśli chodzi o poprzednią część gry, to jednak tutaj bardzo przyjemnie się tej historii słuchało. Fajnie. No i tym sposobem właściwie kończymy przygodę z cyklem Koszmarów z Głębin. To jest już ostatnia część koszmarów i tak już więcej nie będzie. Raczej. No chyba, że Artifex mówi coś wymyślą, ale nie sądzę. No i nasza pani kustosz też już wróciła na stałe. Już zerwaliśmy wszystkie pakty. Jeśli chodzi o fabułę, no to tak jak mówiłam, podobała mi się bardzo fajna. Nawet i fajnie, że ta dodatkowa historia była taka uzupełniająca do tej historii właśnie, co już znamy. Jakby zobaczyliśmy, co się stało z córką, że ona faktycznie się obudziła i no, wiedźma próbowała ją tam w jakiś sposób wykorzystać. Aczkolwiek szkoda, że nie ma co dalej. Przydałaby się jeszcze jedna dodatkowa historia. Serio. No fajnie, ta dodatkowa historia była całkiem długa. Tak mi się wydaje, że na 1,5 godziny była. Tak na ślepo, powiedzmy, jeśli chodzi o granie. No może nawet trochę krócej, bo wiadomo, ja jestem lamą i zazwyczaj mi schodzi dużo dłużej na różnych rzeczach, więc... Pewnie też. No, ale tak to ogólnie bardzo fajnie. Fajnie, że ta wyspa potem zupełnie inaczej wyglądała. Odkryliśmy kilka nowych jakby lokacji, nowych przejść. Także całkiem, całkiem przyjemnie. No. Także. No i była ta część gry chyba bardziej rozbudowana niż poprzednia. Wydaje mi się, że było więcej możliwości rozmawiania z różnymi postaciami, z piratami, którzy się tutaj pałętali po tej wyspie i związani paktami i nie mogli umrzeć i byli tylko kościotrupami. No, ale fajnie, że mogliśmy ich spotkać, pogadać. I nawet w tej dodatkowej historii była możliwość wyboru jakiegoś przy rozmowie z piratem, także już w ogóle. Moim zdaniem powinno być takich więcej
znaczy kwestii dialogowych jako takich. Ja wiem, że ta gra głównie skupia się, znaczy te serie gier o Terrifex Mundi głównie skupiają się wokół szukaniu obiektów i jakby rozwiązywaniu zagadek, no ale mimo wszystko fajnie by było, jakby jakieś opcje dialogowe się też pojawiły z czasem. To jest taka fajna opcja. No. Ale i tak widać, że jest dużo bardziej rozbudowana. Także no, bardzo podobał mi się motyw z córką Davy'ego, która prowadziła nas jakby do rozwiązania. Jej duch krążył po wyspie i właśnie cały jakiś czas się pojawiał. Bardzo fajnie to zostało zrobione. Tak mi się wydaje. No, Hidden Object też były całkiem ciekawe. Może niektóre bardziej, nieco bardziej kłopotliwe. Chodzi mi o te, gdzie było dużo podobnych części do zebrania na przykład. I przez to, że wszystkie wyglądały dość podobnie, to można się było pogubić i trochę jednak naszukać tego. Ale i tak w sumie nie miałam chyba jakichś większych problemów z odnajdywaniem przedmiotów. No oprócz niektórych odcinków, kiedy totalnie zamulałam, ale zazwyczaj udawało mi się wszystko znaleźć mniej więcej w dość dogodnym czasie, więc wydaje mi się, że nie ma z tym jakichś większych problemów. Zagadki również były ciekawe, fajne. No wiadomo, wszystko wygląda dość podobnie, jeśli chodzi o gry od Artifex Mundi, więc w sumie nie ma co się za bardzo rozgadywać. No wiadomo tylko, że tak jak mówiłam wcześniej, się rozbudowało trochę bardziej, ale poza tym wszystko jest dość podobne. Grafiki były przepiękne, lokacje były fantastyczne, muzyka też całkiem spoko, dźwięki tła bardzo fajne, dopasowane, tak jak dźwięki mew na przykład na wybrzeżu, to było super. Także bardzo duży plus. No i w sumie myślę, że ocenię tą grę na 9 na 10. Dużo bardziej mi się podobała właśnie niż te niż Pieśń Syreny. Była całkiem spoko. Także cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie całego projektu. Teraz myślę, że zabierzemy się za ostatnią część Enigmatis, która właśnie wyszła całkiem niedawno i bardzo nie mogę się doczekać, żeby w nią zagrać. Dlatego, że tak powiem, kończymy ten projekt trochę na przyspieszeniu, żebym mogła zagrać w Enigmatis. Jestem okropna, wiem, ale w sumie i tak byliśmy już całkiem blisko końca, bo te gry nigdy nie są jakieś specjalnie długie, więc myślę, że no już za niedługo się zabierzemy za Enigmatis, skończymy, zobaczymy, co tam ciekawego się rozwinęło. Będę musiała sobie trochę przypomnieć, o co chodziło właściwie, bo ja grałam w Enigmatis dosyć, no, kawałek czasu temu, dlatego pewnych fragmentów już nie do końca pamiętam. Będę musiała sobie przypomnieć. Ale fajnie, fajnie. Już się nie mogę doczekać. Także no. Także to tyle. Tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w innych nowych projektach. Cześć!